Film powstał w celach humorystycznych, nie ma na celu nikogo urazić. Pani kazała na lekcję przygotować dzieciom historyjki z morałem. Historyjki mieli dzieciom rodzice opowiedzieć. Następnego dnia dzieci po kolei opowiadają, pierwsza jest Małgosia. Moja mamusia i tatuś hodują kury, na mięso. Kiedyś kupiliśmy dużo piskląt. Rodzice już liczyli ile zarobią, ale większość umarła. Nie licz pieniędzy z kurczaków, zanim nie dorosną tak powiedzieli rodzice. Bardzo ładnie. Następny Mareczek. Moi rodzice mają wylęgarnię kurcząt. Kiedyś kury zniosły dużo jaj, rodzice już liczyli ile zarobią, ale z większości wykluły się koguty. Dobrze, Mareczku, a jaki z tego morał? Nie z każdego jajka wylęga się kura, tak powiedzieli rodzice. Bardzo ładnie. No i wreszcie grande finale, czyli prymus jasio, paniły kawalium. Ojciec to mi tak powiedział: Kiedyś dziadek Staszek w czasie wojny był cicho ciemnym, no i zrzucali go na spadochronie nad Polską. Miał przy sobie tylko mundur, giwerę, sto naboi, nóż i butelkę szkockiej whisky. Pięćdziesiąt metrów nad ziemią zauważył, że leci w środek niemieckiego garnizonu. Niemcy już go wypatrzyli, więc dziadek Staszek wychlał całą whisky naraz, żeby się nie stłukła, odpiął spadochron i spadł z dwudziestu metrów w sam środek niemieckiego garnizonu. I tu dawajta. Pandemonium. Dziadek Staszek pruje z giwerki. Niemcy walą się na ziemię jak afgańskie domki. Juchy więcej niż na filmach z gubernatorem Arnoldem. Z osiemdziesięciu ubił, i jak skończyły mu się pestki, wyjął nóż i kosi Niemców jak bory na zboże. Pozostałych dziadek z buta dobił i uciekł. W klasie konsternacja. Pani mimowalium, w spazmach pyta się: śliczna historyjka dziecko, ale jaki morał? Też się taty zapytałem, a on na to: nie wkurzaj dziadka Staszka, jak sobie popije. Morał z morałów taki, że gdy Jasio w klasie opowiada historię, to Niemców już nie ma, bo jest dawno po wojnie.